Halo, halo, dzień dobry. Mamy niedzielę. Zapędziłam się do nagrywania i musiałam zgrać, bo jakoś wczoraj było tak późno w nocy, słuchajcie, i chciałam wam wstawić filmik, ale się okazało, że zaczęły mi uciekać pliki, jak już przy zgrywaniu filmu, przy zapisywaniu filmu, zaczęły mi uciekać. Nie tyle uciekać, co po prostu czasem tak jest, że chyba jak mam za długo otwarty program Movie Maker, bo cały czas pracuję na Movie Maker, to po jakimś tam czasie przestaje mi część filmików widzieć już przy zapisywaniu, czyli wgram sobie, obrobię wszystko, chociaż ja mało teraz obrabiam, ale tam trochę przeglądam, bo czasem coś dopisuję, nie? Czasem przeglądam i potem jak już chcę zapisać, to się okazuje, że nie widzi plików i muszę od nowa zapisywać, nie? Także tak, i wczoraj o 12 w nocy już miałam zrobiony filmik i chciałam to zapisać, i się okazało, że nie widzi. I zostawiłam wszystko, poszłam spać, bo wiedziałam, że może rano też będę musiała wstać, ale wstałam dzisiaj o 7:20 chyba. Kubuś mnie nie wołał, siku, więc się wyspałam, znaczy tak w miarę, nie? Jeśli można od 12 się wyspać, do 7 można, nie? 7 godzin. Ale myślę, że jakby było 8, to by było lepiej. No nieważne, tak czy inaczej to, co chciałam powiedzieć, że dzisiaj od rana usiadłam znowu do komputera, znaczy no nie od rana, jest 10, za 20, 11 już teraz jest. Chłopaki po śniadaniu, coś tam i ja tu chciałam teraz dokończyć i chciałam też coś zagadać i chwilę włączyłam, zagadałam się, okazało, że nie mam miejsca na karcie, a wczoraj byłam taka zmęczona, że zgrywałam z telefonu i widocznie zamiast zrobić przenieść, zrobiłam kopiuj, bo mam to w internecie, w sensie w komputerze, ale zostało też na telefonie, nie? I myślałam, że tak jest i gadam i nie wiem, co tam powiedziałam. W każdym bądź razie mówiłam chyba o tym też, że cieszę się bardzo, że jesteście, że mi podpowiadacie i że dobrze nam życzycie. Tak jak wiecie już, jest sporo się u nas dzieje, jest sporo wydarzeń i to był właśnie ten filmik, który chciałam wam wspomnieć, więc w tej chwili siedzę przed komputerem i mam komentarze, które jeszcze nie dotyczą tego, co się dzieje u nas w domu, ale nie nadążam wgrywać wszystkiego na bieżąco, tak żeby na przykład dzisiaj nagrać i wieczorem wam wgrać i żeby być na bieżąco, bardzo na bieżąco z komentarzami i z tym, co się dzieje u nas w domu. Jeśli się nic nie dzieje, to jest okej, ale jak są takie wydarzenia teraz, jak ostatnio właśnie, no to trochę już tematycznie moja głowa jest w zupełnie innym miejscu niż wasza jeszcze. I tutaj chciałam powiedzieć, że dlatego mówię w każdym filmiku, bo czasem jest tak, że nagram tylko kawałeczek, i potem, nie wiem, wydarzy się coś, że zapominam. Tak jak teraz z tym złamaniem nogi Kubusia, to mogłam dużo więcej nagrać, ale po prostu zapomniałam, że mogłam nagrać, jak wygląda szpital i w ogóle. Także mam nadzieję, że nie będę miała okazji, żeby wam to jeszcze raz nagrać. Ale dobra, tak czy inaczej, to wszystko jest dobrze. U nas wszystko jest dobrze. W sensie takim, no, że siedzi gościu, ale wszystko jest w miarę dobrze. Jutro jest poniedziałek, jutro idzie na kontrolę, więc się okaże dalej, co się dzieje. Ale ja chciałam troszeczkę na komentarze odpowiedzieć. Jest wyzwanie na komentarze takie, że na przykład ktoś mi napisał tak wkrótce. Bo bardzo odjeżdżam myślami gdzieś tam, ale szybko, w skrócie, chciałam powiedzieć, w skrócie, że ktoś mi napisał, że na przykład może zamiast rowerów kupić mały samochodzik i dzieci dowozić do szkoły. Powiem wam, że samochód jest bardzo, jakby to powiedzieć, dla leniwych ludzi. Przepraszam, też miałam samochód i wiem, że jest bardzo wygodny, ale my teraz tu żyjemy w takim miejscu, słuchajcie, że mamy do szkoły, ci, którzy nie wiedzą, do szkoły mają chłopaki 5 minut, więc w ogóle nie byłoby opcji. Nawet jeśli jest taka burza, to ona się nie zdarza codziennie i tylko wiosną. I muszę wam powiedzieć, że Kubuś wrócił wtedy w tą burzę i był bardzo uchachany.
Samochód by się przydał, na przykład teraz jak złamał tą nogę, nie mieliśmy jak go dowieźć do szpitala, jak ze szpitala go przywieźć i to jest niby kawałeczek, ale jak nie może chodzić, to wtedy jest trochę faktycznie bieda. Ale mieć samochód i siedzieć w domu, to bez sensu jest. W sensie fajnie by było mieć na wszystko, ale nie mamy na wszystko. I tutaj też jedna pani się dopytuje, Ala się dopytuje, chciałaby wiedzieć, ile zarabia mój mąż i że, jak to napisało, wyglądało mi na to, że jesteś mega szczerą osobą. No i oczywiście niby miło, niby z uśmieszkami, Alu, ale muszę ci powiedzieć, szczerość jest szczerość, ale wszystkiego na antenie powiedzieć nie mogę. W sensie nie chcę. O, tak, może nie chcę. Nie to, że nie jestem szczera. Jeśli chcesz, napisz do mnie maila, ja ci napiszę. Ile zarabia mój mąż, jeśli to cię uszczęśliwi? Nie mówię o wszystkim. Oczywiście, że nie mówię o wszystkim. Nie mówię o tym, jak śpię z mężem i jak robię kupę i w ogóle. I zarabianie pieniędzy w ogóle dużo mówię o tym, ile kupujemy, ile co kosztuje. Ja nie chciałam, może ja się źle wyraziłam odnośnie tego podliczenia tych moich paragonów. Ja nie chciałam powiedzieć, ile kosztuje życie w Szwajcarii, bo to faktycznie, tak jak ty piszesz, trzeba by było zrobić większe obliczenie i dochody być może i ile płacę za mieszkanie, jakie płacę rachunki. Ja jeszcze nie wiem, jakie płacę rachunki, bo jeszcze na przykład za prąd nie przyszedł rachunek, więc nie wiem. I to by było wtedy być może jakieś tam rozliczenie, ale ile kosztuje życie na jakimś tam standardzie, tak? Czyli trzeba by było powiedzieć, w jakim mieszkaniu żyję, jakie duże, ile płacę, właśnie jakie rachunki płacę. Dużo różnych rzeczy trzeba by było wtedy umiejscowić, tak? Zrobić jakąś w ogóle, w sensie nie. No, takie zestawienie wszystkich wydatków, tak żeby to wyszło. Ja nie chciałam tego robić, bo ja absolutnie nie porównuję, tak jak ty tu piszesz, że banany tu kosztują 2 franki, a ja nie wiem nawet ile w Polsce kosztują. Ja nigdy nie porównywałam tego do złotówek w Polsce, bo ja w Polsce nie mieszkam już ponad 13 lat i ja w ogóle nie znam cen Polski. Ja tylko mówię, porównywałam ceny w jednym sklepie, a w drugim, w takim sensie, że jest różnica. Tutaj i chciałam Wam powiedzieć, ile my wydajemy tutaj, jeśli by to kogoś w ogóle interesowało. Być może nikogo to nie interesuje, być może w ogóle niepotrzebnie to zrobiłam, być może w ogóle niepotrzebnie prowadzę ten kanał, aczkolwiek nie uważam, tak, bo też jeszcze wczoraj dostałam wiadomość i dostaję te wiadomości bardzo często, że tak bardzo może nie je ma. Was 20 tysięcy, bo jest 2 tysiące, ale i dla 2 tysięcy, które oglądają, pewnie nie wszyscy oglądają wszystko i nie na wszystkich mój film działa rewelacyjnie i moje gadanie, ale wystarczy 5-10 osób, a maili dostaję dużo więcej i po prostu dla tych osób ja będę nagrywać, a przede wszystkim chyba dla siebie. Te osoby, które ze mną utrzymują kontakt, to ja otwieram się jeszcze bardziej i one mnie znają i dużo osób wie o moich jeszcze głębszych problemach, których nie podam tutaj na antenie, bo moje problemy wiążą się z innymi osobami, których ja absolutnie nie chcę tutaj wymieniać, kto to jest dokładnie i tak dalej. Szczerość szczerością, ale i szczerość ma swoje granice, niestety. Ja Wam tylko pokazuję rąbek mojego życia, rodziny, to jak ja sobie tutaj, nie wiem, radzę z tym, z dietą. Już Wam obiecałam wiele razy, w sensie mówiłam o tym, że będę chciała nagrać taki film o tym, jaka ja byłam wcześniej, wiele lat temu, jak wyglądałam fizycznie i psychicznie. Ja Wam o tym jeszcze opowiem, ale jakoś nie mogę się skupić, w sensie. Sporo się teraz ostatnio dzieje. Musiałabym usiąść i wygrzebać jakieś zdjęcia gdzieś tam, które mam gdzieś na osobnych dyskach i to wszystko, żeby ten filmik, taki filmik zmontować, to nie jest takie proste, bo samo opowiadanie o tym, jak ja się czułam i jak wyglądałam, to jest jedno, ale jakbym pokazała zdjęcia, jak ja wyglądałam kiedyś,
to też byłoby dużo, dużo by Wam to dało wizualnie, człowiek wizualnie wszystko ogląda i przyjmuje do siebie bardziej, jeśli coś widzi, niż jak tylko słyszy, więc tak, i ja się tym dzielę dla osób, które być może są w takim miejscu, w jakim ja byłam z 10 lat temu. Nie, no 10 nie, ale z 7. To jak się ja czułam wtedy, więc dla tych osób mówię, dla tych osób, które nie ustawiam tych filmów tak, żeby wam pokazywać siebie tylko szczęśliwą i szczerzyć się, bo i udawać, że ja wszystko wiem i że ja z każdej sytuacji mam wyjście. Ja mam z każdej sytuacji wyjście, ale nie od razu. Czasem potrzebuję 2-3 dni, zanim na coś wpadnę i wtedy działam, tak? I to też chciałam Wam powiedzieć, bo o wszystkim tym Wam właśnie mówię i ci, co potrafią wyciągnąć coś z tych filmów moich, w sensie takim, że niektórzy nie czytają z tego filmu nic, nic nie wynoszą, tylko wynoszą tylko tyle, żeby się czegoś czepić, ale dużo jest osób takich, którzy wiele wynoszą, nawet piszą do mnie, że mnie się wydaje, że ja nic nie mówię, ale ja mówię dużo i tym osobom właśnie dedykuję te filmy, żeby one nie myślały sobie, że są ludzie idealni, którzy zawsze się uśmiechają, którzy nie mają złych dni, którzy nie mają problemów, którzy nie mają chorób, którzy nie mają kroków do tyłu w diecie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi tylko o to, żeby mimo tego, że właśnie gdzieś tam jest jakiś problem, żeby z niego wyjść, jeśli zrobimy coś nie tak w odżywianiu, nie przejmować się tym, tylko iść do przodu i żebyście widziały też, że to nie jest tak, że o, w ogóle być może są takie osoby i na pewno są takie osoby, które po prostu powiedzą sobie: okej, od dzisiaj nie jem tego i już nigdy więcej w życiu tego nie dotknę. I nie dotknie taka osoba tego. Może są takie osoby, a u mnie to tak nie wygląda. Bardzo długo się odstawiało mąkę, bardzo długo się odstawiało cukier. Na początku nie wyobrażałam sobie, jak można w ogóle piec i gotować bez cukru, no przecież nie wyjdzie, a wychodzi. I to właśnie chcę Wam przekazać. Teraz jestem na jakimś tam kolejnym kroku, na kolejnym etapie takim, że właśnie przechodzę, przestaję jeść mięso. Mięsa już właściwie dość długo nie miałam w buzi żadnego, ani wędliny, ani mięsa, więc jestem zadowolona. Sera też już bardzo długo nie jem, sera jeszcze dłużej nie jem, aczkolwiek teraz jak żeśmy się przeprowadzili, to troszeczkę skubnęłam, ale ogólnie to nie jem już od dawna nabiałów, mleka i tak dalej. A też sobie ciężko wyobrażałam, no jak w ogóle bez jogurtu, no taki grecki jogurt, no masakra, nie? Uwielbiałam bardzo, także są takie rzeczy i to Wam przekazuję, że właśnie staram się teraz na surowo. Na dzień dzisiejszy nie wydaje mi się, żebym wytrzymała zimę, bo jak przyjdzie zimno, to podejrzewam, że będzie mi zimno i to nie będę chciała coś ciepłego zjeść. No zobaczymy i to wszystko chcę Wam przekazać tutaj. I tak, i są osoby, które mi są za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczne, i dla nich to robię, i te osoby, które gdzieś tam, którym się nie podoba po prostu, którzy nie widzą nic dobrego, tylko że na przykład widzą, że jestem nieszczera i że w ogóle ble, 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 bo w ogóle dlaczego ja nie mówię szczerze o wszystkim, to nie musicie oglądać tego. Naprawdę, ja nikogo nie zmuszam. Naprawdę nikogo nie zmuszam. YouTube jest tak wielki, jest tak dużo fajnych osób, które nagrywają przecudne filmy i ja też te filmy oglądam często i okej, mam ochotę oglądam, jak mi się coś nie podoba, to nie oglądam i to też Wam mówiłam i właściwie nie wiem, po co to mówię teraz, chyba z racji tego, że wczoraj wieczorem też czytałam sporo maili, które dostałam,
i w mailach mi piszecie właśnie, żebym absolutnie nie przejmowała się tymi osobami, które są uszczypliwe i tak dalej, więc tak właśnie będę robić. Nie będę się odzywać w jakichś tam tematach, które po prostu dla mnie nie grają roli, tak? W sensie jakiejś tam, jeśli ktoś mi coś doradza, to jest okej. Ja każde porady bardzo chętnie, ja wszystko czytam, słuchajcie, ja wszystko czytam. Nie na wszystkie komentarze odpowiadam, ale to już wiecie, bo też o tym mówiłam, ale wszystko czytam i jest okej, i cieszę się bardzo. Katia pisała, że wszędzie są te same dzwonki wracając do komentarzy, że wszędzie są te same dzwonki w Szwajcarii. No nie wiem, nie wiem, ale tutaj na pewno w moich blokach pewnie wszyscy mają ten sam dzwonek i jest tak jak jest, ale dobra. O moim znajomym też już nie będę mówić, bo nie będę już o nim mówić, bo on naprawdę sobie nie życzy, więc nie wiem, czy przypadkiem nie wykasuję kilku filmów, w których tam mówiłam. Tak piszecie do mnie wiadomości i wiele z was się nawet domyśla, kto to, więc nie wiem, czy przypadkiem kilku filmów nie wykasuję, więc one już były kilka filmów wcześniej, więc kto chciał, to obejrzał. I chyba właśnie tam kilka tych filmów wykasuję i więcej do tego tematu nie będę wracać. I tutaj też nie będę szczera, bo nie będę wam o tym mówić, a u mnie na sercu to będzie. Tam wynikły jeszcze jakieś dodatkowe sytuacje, o których właśnie już teraz nie będę mówić, a które na pewno będą w mojej głowie długo jeszcze. Na pewno będą te rzeczy, które dzieją się gdzieś tam w mojej głowie do końca życia, na pewno, więc tak, ale nie będę o tym mówić i to jest nieszczerość, bo szczerze pewnie powinnam o tym powiedzieć, ale szanuję prywatność innych osób i już, zwłaszcza tak bliskich mi osób, tak? Nie chcę po prostu nikomu, wiecie co, wejść zaszkodzić, nie chcę nikomu zrobić krzywdy, po prostu nie chodzi mi o to, więc dobra, tak, dalej wieszaki w łazience Justynka pisała, właśnie może macie jakieś firmy, bo ja gdzieś w filmie mówiłam, że nie mam wieszaków w łazience i chciałabym takie przyklejane, ale nie znam się na firmach, które są dobre, reklama reklamą, ale nie wiem i Justyna K. napisała mi, że są wieszaki w łazience, ale takie porządne to się trzymają dłużej, bo te tańsze nie. Więc jeśli by ktoś wiedział, albo ty Justynko, chociaż podać mi firmę, z jakiej firmy się zdecydować na takie wieszaki, nie wiadomo, im droższy pewnie, porządniejszy taki, nie, to pewnie by się lepiej trzymał i fajnie by było, bardzo bym chciała takie wieszaki, bo powiem szczerze, trochę mnie irytują te ręczniki na, bo ja wieszam teraz dwa ręczniki na tą szybę od prysznica i tak średnio mi się to podoba, bym wolała gdzieś te ręczniki gdzieś indziej umocować, tak by mi się wydawało, ale dobra, zobaczymy, bo 14, dzisiaj jest 10, 14 przyjdą jeszcze szafki do łazienki i zobaczę, jak to tam będzie, bo tam pod umywalkami są dwa takie duże jakby wieszaki. Ale te wieszaki, jak zawieszę na przykład, no to taki ręcznik wisi duży i wtedy nie widać na przykład tych szafek i nie wiem, czy to mi ta szafka nie będzie wystawała na tyle mocno, żeby tam można było jeszcze ręcznik powiesić. Także wszystko to jeszcze jest teges, ale jakiś taki wieszak, tylko że ja bym nie chciała wieszaków takich haczyków tylko, bo jak się powiesi duży ręcznik na takim haczyku, to on nie wysycha, nie? Bym wolała coś, co by ja mam takie haczyki podłużne, nie? Taką rureczkę w dwóch miejscach montowaną do ściany i wtedy ten ręcznik tak na płasko wisi i on wtedy trochę wyschnie. Także zobaczymy, zobaczymy, ale jakby ktoś wiedział, to bardzo poproszę, żebyście mi napisali, nie? Jeszcze jeden jakiś, wracając do tych właśnie Kamila, Weronika pisała do mnie, że jakiś samochodzik, no tak jak mówiłam, w tym miejscu by się przydał. W sensie w tym miejscu, wtedy, kiedy na przykład Kuba ma złamaną nogę albo jeszcze coś by się wydarzyło, to fajnie by było mieć, a na szczęście mamy fajnych sąsiadów i nauczycieli,
Także wszyscy nam pomogli. W razie czego można wynająć tutaj samochód, ale jak na przykład jest coś takiego, że nagle trzeba, na poniedziałek do szpitala na kontrolę wynajęliśmy sobie samochód i mamy go już. No, a w pozostałe dni pomogła nam nauczycielka, bardzo miła pani, bardzo sympatyczna, przywiozła Kubusia do domu, to już Wam mówiłam. I potem go przyjechała jeszcze raz i zawiozła go do szpitala, i w piątek przywiozła Kubusia do domu ze szpitala, a w poniedziałek już mamy zarezerwowany samochód na tą kontrolę, i jeśli będzie trzeba gdzieś na kontrolę jechać, to po prostu wynajmiemy sobie samochód jeszcze raz, nie? A w tej chwili nie mamy na jedno i na drugie, a rowery są niesamowite. Wczoraj mąż pojechał właśnie na kubusiowym rowerze z bliźniakami nad jezioro i mieli fajną wycieczkę. I wiecie co, to jest frajda. Takie rowery to jest frajda, zwłaszcza latem, nie? A jesień jak przyjdzie, to zobaczymy. Ale tak jak mówię, te 5 minut, tu jest wszędzie tak blisko. Nie wiem, w 10 minut można wyjść na drugi koniec miasteczka, bo to jest wszystko malusieńkie, więc nie wiem jak. Ten samochód to jest taka naprawdę dodatkowa sprawa. Paliwo, podatek i za parking trzeba płacić. Jedziesz czy nie jedziesz? No dobra, to za paliwo nie musisz płacić, ale podatek, ubezpieczenie i parking trzeba płacić, więc jak ten samochód nawet by stał, to by trzeba płacić, a ja na takie dodatkowe wydatki nie mam pieniędzy. Mam dużo różnych innych potrzeb, tak jak widzicie, więc. Wracam jeszcze do Ali, bo Ala tutaj mi tak dała znać, że ja udaję, że muszę dorabiać, że nie mam pieniędzy, a jednak te pieniądze mam. Ale ja nie udaję, że ja nie mam pieniędzy na jedzenie. Ja nie mam pieniędzy na mikser i czasem wy mi piszecie, że jest jakiś tam mikser gdzieś tam. Jakiś tam to ja mam. Odkurzacz jakiś tam to ja też mam. Ja nie ukrywam. Ja Wam nie mówię, że ja chcę kupić sobie jakikolwiek blender, byleby był. Ja chcę kupić dobry blender. Ja nie marzę o jakimś tam blenderze, tylko marzę o albo Vitamixie, albo Thermomixie, o czymś porządnym. Tak samo o odkurzaczu. Ja mam jakiś tam odkurzacz i ja nie chcę drugiego jakiegoś tam, tylko chcę coś porządnego. Marzy mi się Dyson V10, tak? I dopóki takiego na taki nie będę miała, to będę odkurzać tym. Chyba że się popsuje, to wtedy kupię coś tak jak mikser kupiłam, ten ręczny, tak? Popsuł się, to wzięłam jeszcze jeden, bo potrzebuję. Nie mam, to potrzebuję, wtedy kupuję cokolwiek, ale jeśli mam, to nie kupuję drugiej rzeczy takiej sobie, bo ja właśnie wiem z racji doświadczenia, że takie sobie rzeczy są na chwilę i potem trzeba kupić kolejne, i takie sobie rzeczy są dla bogatych ludzi, właśnie, bo. Co chwilę trzeba iść kupić drugi, a jak ja nie mam, to ja wolę uciułać, nie kupić sobie czegoś innego, na przykład szafy czy czegoś, tylko chcę uciułać i kupić sobie porządną rzecz, potem znowu poczekać, uciułać i kupić sobie kolejną porządną rzecz, tak żeby było. I ja tego nie ukrywam, że ja nie mam na jedzenie, dlatego tutaj składam rączki, lajkujcie i w ogóle tego właśnie muszę się jeszcze nauczyć, bo ja widzę, że kanały, które mają 400-500 tysięcy subskrypcji, za każdym razem wołają o lajki, o subskrypcje i w ogóle wracajcie do mnie i w ogóle ja tego nie robię, bo ja tego nie mam w naturze. I też nie będę Wam tutaj mówić, ściemniać, że na przykład nie mam na jedzenie, bo ja mam na jedzenie. Mam. Całkiem na dobre uważam jedzenie, co nie znaczy, że nie mogłabym kupować jeszcze lepszego i fajniejszych rzeczy, bo nie na wszystko mam, ale nie narzekam, że nie mam na jedzenie, tylko mówię, że chciałabym sobie uciułać na jakieś fajniejsze rzeczy, na fajny rower, nie taki sobie rower, tylko na fajny rower, bo taki sobie rower, też mieliśmy takie sobie rowery w Anglii i się rozpadły, dlatego teraz nie chcę kupować takiego sobie roweru, tylko chcę kupić rower w dobrym sklepie, żeby miał jak się mówi, serwis jakiś, i żebym ja tam mogła powiedzieć, słuchaj stary, no ale w ogóle ty mi sprzedałeś rower za tyle i tyle i na przykład, nie wiem, łańcuch mi pękł, czy tam coś się stało, nie? No to w ogóle jak my żeśmy kupili te rowery w Anglii, to ja wam też opowiadałam, a ci, którzy nie oglądali, to wam powiem jeszcze raz, że jak kupiliśmy te rowery, nowiutkie były,
to na dzień dobry w jednym była pęknięta opona, nie opona, dętka, to co w środku, dętka, nie? Potem była w kolejnym kole, w kubusiowym, dętka pęknięta, w sensie dziurawa, coś tam, i to były takie dziury, że nie dało się tego, bo kupiliśmy taki płyn, który się wyciskało do środka przez wentyl. I to miało wypełnić, te dziury w tych kołach były tak duże, że nie dało się czymś takim wypełnić, więc kupiliśmy nowe dętki. I potem w końcem się i tak rozpinduliły, i to było byle co. I zobaczcie, na te trzy rowery wydaliśmy chyba 350 funtów. Jakoś tak, 350 funtów. I co? I one generalnie nie nadawały się do niczego. Były ciężkie, były byle jakie. I taki rower, on fajnie wyglądał z wierzchu, bo on z wierzchu fajnie wyglądał, i tym żeśmy się posugerowali, ale to po pierwsze też tam nie mieliśmy pieniędzy, i nie ukrywam, tutaj teoretycznie, jeszcze nie wiemy jak to będzie, ale teoretycznie powinno nas stać na troszkę więcej niż tam, dlatego też żeśmy tu przyjechali, ale to był jeden tylko z powodów, bo samo to, że mamy fajniejsze mieszkanie, to już jest duży powód. Samo to, że jest ekologicznie czysto i pięknie, tak tu pięknie, to jest kolejny powód. Jeszcze jeden to, że bliżej do mamy, że można wsiąść w pociąg i podjechać, i nie jechać 20 tam ileś godzin, czy ileś tam, w sensie jak samolotem, to też dłużej. Tutaj jest bliżej. No, ja zawsze chciałam na jednym lądzie z mamą, jak ja to mówiłam, że jak się coś będzie działo, to ja po prostu na piechotę będę mogła dojść. Śmieję się tutaj, ale teoretycznie wiecie co, zawsze to nie za wodą, tylko na lądzie tym samym, to jakieś być może głupie myślenie, ale ja tak sobie zawsze myślałam, że jakoś tak chciałam bliżej trochę mamy, że może oni do nas w końcu przyjadą, bo zawsze się bali, jak to się przeprawić przez tą wodę i promem coś tam, a teraz może do nas przyjadą. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Wyleciało mi, nie? Aha, no i że teraz że powinno być nam tu trochę lepiej, ale tak jak mówię, jest bardzo dużo potrzeb, bo bardzo dużo rzeczy musimy sobie kupić, więc to nie jest taki i generalnie to, że ja tu chcę zarobić, to też jest. To nie uważam tego, że za coś złego, słuchajcie. Na razie jestem w próżni jakby takiej, bo muszę uregulować tą zmianę tych kont i tak dalej, więc na razie nie zarabiam, ale jak to się wszystko unormuje, no to każdy grosik się liczy. Ja jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że oglądacie. I chyba straciłam wątek jednak. W każdym bądź razie jest tak, że jest dobrze. O, powiem tak, bo jak straciłam wątek, to pewnie nie miałam dalej Wam mówić, bo pewnie zakręciłam się dlatego, że nie miałam Wam dalej mówić. Nie wiem, o co chciałam powiedzieć. I tu jeszcze ostatni komentarz jest taki, że suszarka do grzybów, do suszenia. I tutaj to jest to samo, to się to samo, te wszystkie komentarze, które tu piszecie o tych różnych rzeczach. Maria G napisała, że suszenie w suszarce do grzybów. Ja grzybów nie za bardzo lubię, więc nie mam suszarki do grzybów. Nie mam. Jeśli ja w ogóle lubię grzyby zbierać bardzo i czasem te grzyby, ale ja teraz jak odchodzę i idę w stronę surowego, to grzybów na pewno raczej nie będę zbierać. Ja nie lubię grzybów, ja nie lubię jeść grzybów, ja lubię zbierać grzyby, ale nieważne, bo to nie o grzybach. Chodzi mi o to, że podejrzewam, że taką suszarkę to ja mogę sobie w tym piekarniku wysuszyć, bo ten piekarnik naprawdę jest fajny. Jeszcze nie z. Nie dowiedziałam się je dokładnie co i jak odnośnie suszenia, bo nie dowiedziałam się odnośnie suszenia, jak ten piekarnik tam zamykać, żeby to się suszyło, ale ja się tego dowiem przy najbliższej okazji, może za chwilę, ale film muszę dokończyć i potem lunch i dziecko jest, wiecie co, nie? Więc tylko chodzi mi o to, że jeden pan mi napisał, że nie powinnam chyba uchylać tego piekarnika, bo termostat może zwariować, tak powiedzmy sobie, i może mi się popsuć, więc muszę naprawdę ten temat obczaić i powiem Wam przy najbliższej okazji, jak będę coś robiła, to Wam wtedy powiem co i jak ja się tego dowiem, dokładnie co i jak jest z tym, jak to się suszy w takiej kuchni.
I myślę, że ja bym chciała właśnie takie dodatkowe ruszty, dlatego że nie tylko do suszenia, ale też do pieczenia, bo jak jest termostat, to wtedy można kilka warstw upiec. Ciasteczek na przykład czy czegoś, aczkolwiek ja nie będę piekła, nie? To też nie wiem. No właśnie, też nie wiem. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć też, że ja nie chcę jakiejś tam suszarki do grzybów czy czegoś, ja chcę dehydrylator, taki prawdziwy, tak? I tutaj Katia Clark Moore, pięknie się nazywasz, Clark Moore, pisze, że gdzieś tam można kupić używane i to myślę, że tak, to by był fajny pomysł na takie używane, bo ja wiem, że często jest tak, że ktoś kupi i na przykład ja jak się przeprowadzałam i kupiłam swoją nie sokowirówkę, tylko wyciskarkę i ona chyba stała z 2 lata. Ja jej nie używałam i normalnie, jeśli ktoś nie jest chomik i nie trzyma tego gdzieś, to pewnie się takich rzeczy pozbywa, bo akurat, nie wiem, kupił, chciał, a za chwilę się okazało, że to jest jednak nie to, co chce, że może chce coś innego i że jednak nie będzie robić tego, co myślał wcześniej, że będzie robił i się pozbywa takiej rzeczy. I nie znaczy, że ta rzecz jest zła, tylko po prostu na tą chwilę ludzie akurat jej nie chcą i chcą się jej pozbyć, bo nie będą trzymać tego. Ja byłam z tych, co trzymają i dobrze, bo ja teraz codziennie tej mojej wyciskarki. Z tej wyciskarki korzystam. Tej wyciskarki używam. Tak, także tak. I tak. I jeszcze Sabinka do mnie pisała też a propos Thermomixu i w ogóle. Także cudowne są te Wasze komentarze. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Niektóre nie są, ale to jest zupełnie zrozumiałe. Słuchajcie, ja nie mam do nikogo pretensji, że ktoś, nie wiem. Każdy z nas jest inny po prostu, także ja tutaj wszystkich Was bardzo lubię, bardzo szanuję i nie oczekuję, żeby było niesamowicie, wiecie co, ach, och i ech, że tutaj, że ja jestem wspaniała, nie, nie, nie. Bardzo lubię właśnie jak Wy coś zauważacie, bo jak ja jestem tu w domu, to ja nie wszystko zauważam i Wy często mi to piszecie i właśnie mi podsuwacie jakieś pomysły i to jest przecudowne. Przecudowne, uwielbiam. I też ja wiem, że większość z Was też czyta te komentarze i Wy nawet już nie pisząc komentarza, już się czegoś dowiecie też, oglądając mój filmik, czego ja nie powiem, Wy napiszecie, ktoś napisze, ktoś inny przeczyta i to jest cudowne. Także tak, ja już tu się teraz biorę za dokończenie filmu. Dzisiaj jest niedziela, tak jak mówiłam. 32 minuty gadam, więc tak, chyba. To będzie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć tak na teraz. Później zobaczymy. Teraz będziemy chodzić na jakieś. No, na razie siedzę w domu, bo Kubuś jeszcze nie jest na tyle silny, żeby go zostawić w domu, żebym była pewna, że pójdzie sam do łazienki, że nic mu się nie wydarzy. Na razie jeszcze asekuruję, bo widzę, że w rączkach jeszcze nie ma tak dużo siły. I po tej operacji chyba jest taki troszeczkę taki osłabiony, a samo to, że siedzi dużo i nie rusza się, to też. Także na razie jestem w domu ten weekend, w tygodniu zobaczymy, zobaczymy. Ale będę wychodzić sama, będę wychodzić na zmianę, będziemy wychodzić z mężem, z chłopakami. Chłopaki będą chodzić, pewnie też mąż. Znowu się przerwało, też mąż pewnie weźmie chłopaków na rowery być może, a ja znowu zostanę z Kubusiem. No, a tak to wszystko. Nie wiem, czy ten film chyba nie o tym chciałam gadać, co powiedziałam, ale właśnie tak na spontanie jak leci, to tak leci. Także no, mam jakieś do 12, o 12 lunch, więc mam 45 minut na to, żeby film obrobić do końca, zobaczyć, czy się będzie zgrywał, wymienić i wstawić Wam, żebyście mieli co oglądać, bo właśnie jest niedziela. W czwartek było wydarzenie, a Wy jeszcze nic nie wiecie, więc koniecznie muszę tutaj Was poinformować, co się u nas dzieje.